Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj trochę trudny materiał i newralgiczny, bo spokojnie ze 20 razy użyję słowa kaczka. Chociaż jest to Mercedes T1, ale popularnie jest zwany kaczką ze względu na to wybrzuszenie tutaj z przodu. Już wiele razy prosiliście mnie, żebym więcej o tej kaczuszce powiedział, bo trochę już kilometrów miałem okazji nią pojeździć, a naprawdę jest to fajne i wdzięczne auto i można się tam śmiać, że lakierniczo jest tak pomalowane gdzieś tam do połowy, że to wałkiem ze szwagrem po nocy było malowane, ale jedno, co wyróżnia go na tle nowych samochodów, to to, że odpala na cyk i wsiadacie i w każdej chwili jest gotowe do jazdy. Ma 400 tysięcy przebiegu, pochodzi z polskiego salonu z 1994 roku, czyli przedostatni rok produkcji, i nic z tym autem się nie dzieje. Okej, były problemy jakieś tam z blachą, z rdzą, ale z silnikiem, z zawieszeniem nie ma większych problemów. Co ciekawe, ten samochód w lekko zmienionej aranżacji jest do dziś oferowany na Filipinach. Tylko nie z silnikiem 2.3, tak jak tu tym nowszym, tylko z 2.4 65-konnym dieslem. Gdzie jesteś, Greto, przy tym wszystkim? Jakby nie patrzeć, kaczka początkowo w Polsce nie zrobiła wielkiej furory, była oferowana od 1977 roku do 1995, a to z tego względu, że była dosyć drogim autem. U nas ledwo co nas było stać na Nyskę, na Żuka, na nic więcej, a jednak Mercedes się dosyć mocno cenił. Dopiero po transformacji, na początku lat 90. zaczęto ściągać te kaczki z lat 80. do Polski jako używane i faktycznie zaczęło to napędzać też trochę naszą gospodarkę. Duży szacun tutaj dla pana Sobiesława Zasady, który wpadł na pomysł w zakładach w Głownie, żeby otworzyć montażownię tego samochodu, dzięki czemu można było troszeczkę zniwelować tutaj cło. Co za tym idzie, te kaczki w głównej mierze trafiały do straży, trafiały jako karetki pogotowia, żeby zastępować stare, wysłużone Nyski, no ale też dla prywatnych odbiorców. Dobrze, chodźcie bliżej, przyjrzyjmy się temu autu, przejdziemy się też dzisiaj nim trochę. Użyję tego magicznego klucza, bo ten magiczny klucz jest nam potrzebny, żeby dostać się tutaj do tylnej części nadwozia. Jako ciekawostkę powiem, to jest jedna z 252 wersji kaczki, jakie się pojawiły, bo one występowały w przeróżnych opcjach. O, tu już jest otwarte, dobra, to nie musimy. Zatem zapraszam Was na pokład. Jazda! Gdzie są moje białe rękawiczki? Dobra, no nie będę się tutaj rozpływał nad tą kipą tego samochodu, bo kipa jakich wiele, nawet jak w nowych samochodach, wyłożona jaką sklejką, pseudoparkiet od spodu, byleby to funkcjonowało, jeździło i towar woziło. Fajnym rozwiązaniem jest to, że są bardzo małe wnęki na koła, bo tutaj w większości przypadków przy kaczkach stosowano pojedyncze koła na tylnej osi. Nawet przy aucie, tak jak to, do 3,5 tony. Nowościami. Oczywiście ja wiem, możecie się teraz śmiać, że są przesuwne drzwi z jednej, bądź możliwość tych samych montażu drzwi po drugiej stronie, ale na lata 70., 80. to była istna nowość. Tak samo drzwi frontowe otwierane jako 270 stopni. To też naprawdę wtedy była nowość. Dobra, idziemy. No, takiego wała to dawno nie widziałem. No właśnie, Mercedes pierwotnie jeszcze przed kaczką próbował z napędem naprzód, ale jak przyszło do produkcji tego modelu, zastosowano jednak standardowe rozwiązanie. Przód, proste zawieszenie oparte o resor i napęd na tył. Idąc do przodu, tak jak mówiłem, jest to wersja po faceliftingu. Ten facelifting to jest na zasadzie znajdź 5 szczegółów wizualnych. No trochę poprawiono tutaj całą aerodynamikę. Ten promień skrętu, który Wam za chwilę pokażę, jest naprawdę genialny, z czego większość nowych samochodów może kaczce tego zazdrościć. No i co? Jest przede wszystkim ciszej w kabinie, no i po faceliftingu mamy nowe silniki. Pierwotnie był stosowany diesel 2.4, 65 koni. Jak to musiało jechać? Tutaj już jest nowszy diesel 2.3, 79 koni i 157 Nm, ale ze skrzynią piątką. To też jako ciekawostka. I był też silnik benzynowy 2.3, 85 koni, który głównie był wybierany przez służby, na karetkach był ten silnik stosowany, ale to było maksymalnie 10% sprzedaży. Powiem Wam tyle, jak byłem dzieckiem, miałem mnóstwo resoraków i też kaczuchy miałem i naprawdę te samochody uwielbiałem. To auto ma coś w sobie. Mówię to nad autem, które ma 26 lat, a konstrukcyjnie to prawie 40 coś. Życie. Trzeba przyznać jedno, że ogólnie za kierownicą jest tutaj wygodnie. No kierownica wielka, płasko położona, o cienkim wieńcu, no o poduszce to możemy tutaj marzyć, klimatyzacji to też za bardzo nie uraczymy. Korbotronik i inne wynalazki, no ale czego oczekiwać od wołu roboczego? Ma jeździć, ma funkcjonować. Tak jak na początku Wam pokazywałem, że kluczyków jest mnóstwo, teraz muszę dojść do tego, który to jest od stacyjki, bo każdy jest od innych drzwi, od innego schowka, bo chcę Wam pokazać... O, za pierwszym razem wcelowałem. Chcę Wam pokazać jedno,
że ten samochód naprawdę, mimo swoich lat, odpala na cyk, dosłownie, na widok kluczyka, patrzcie. Świeczki rozgrzane, odpalamy. Niejedno nowe auto może kaczuszce tego zazdrościć. Dobra, zabieram Was w podróż, a przy okazji zrobimy mały test, jeżeli chodzi o zwrotność tego samochodu. Ale pięknie ten silnik klekocze. Faktycznie taka kaczuszka trochę z niego. O, te pasy to już też swoje lata świetności mają. Tu chyba napinacza najmniejszego nie ma. Więc pierwsza rzecz to próba skrętu i zaraz Wam chcę pokazać jedno, jaki mały promień skrętu to auto ma. Skręcam na maksa. Patrzcie, co się dzieje. To auto ma promień zwrotu 10,9 metra. Nowe auta mają 11, 12, 13 średnio. Ale tutaj przede wszystkim przednia oś odgrywa tutaj kluczową rolę w tym wszystkim. No genialnie. Dobra, jedziemy się przejechać. Pierwsza rzecz, o której na pewno należy powiedzieć, no to nie spodziewajmy się, że silnik, który ma 79 koni, że to będzie demon prędkości, bo to nie jest demon prędkości. I nawet teraz, jak jadę na pusto, no tutaj szaleństwa nie ma. Coś tutaj klekocze, dudni, dzwoni. Coś pewnie w schowku. Klucze tutaj dzwonią, dobra. Weźmiemy je tutaj. No nie jest to demon prędkości, ale wiele razy był załadowany naprawdę mocno i nic wielkiego się z tym autem nie działo. Skrzynia biegów jest istną maszyną losującą i ten, kto pierwszy raz wsiądzie do tego samochodu, oj, może się dosyć mocno zdziwić, jak to auto jedzie, bo no, dosyć niewybrednie te biegi się zmienia. Cały czas trzeba gdzieś tam tą kierownicą kontrować, trzeba się do tego gdzieś przyzwyczaić. 395 942 km oryginalnego przebiegu. I tu nie ma co się dziać. Oczywiście jest głośno w tym aucie, trzeba okna uchylać, bo klimy tutaj przy tym wszystkim nie ma. Istne szaleństwo, ale z drugiej strony ten wół roboczy przede wszystkim ma jeździć i ma się spisywać. Później też montowano mocniejsze silniki, różne eksperymenty były nawet z 3 litrówką. Ale w moim przekonaniu silnik 2.3 jest najlepszą konstrukcją. Co ciekawe, warto też zwrócić uwagę na to, że dobrze zachowana kaczka, taka z 1994 roku, będzie o wiele wyżej stała w cenie, aniżeli z pierwszych lat produkcji sprintery. Ponieważ sprintery gniły naprawdę na potęgę. Kaczki nie aż tak bardzo. Ktoś w miarę o nią dbał, to naprawdę nie było większego problemu z tą kaczuchą. Na 50 na godzinę jedzie sobie płynnie, szaleństwa tutaj nie ma, ale przyznam szczerze, kurde, sprawia mi to auto naprawdę dużą frajdę, jeżeli chodzi o samą sobie jazdę. O, tutaj sobie skręcimy. Redukcja na 2, bo tu są biegi odwrotnie zrobione. No i zobaczcie, na takim małym skręcie prawie żeśmy się zmieścili. To jest wsteczny, to nie. Wyjrzymy, dobra. No bo inaczej, ruszam z dwójki, bo na pustą to nie ma sensu mu tutaj jedynki wpinać, bo to za dużo męczenia, trójeczka, idzie jak trzeba, jak ta lala. Więc nowa motoryzacja, tak jak tutaj, jedzie nawet nowy Master, pewnie z silnikiem 2.3. Spoko jednostka, tylko zadajmy sobie teraz pytanie, ile kilometrów takie nowe auta robią. Okej, niektóre potrafią mi zrobić tam 600-700 tysięcy, nic się nie dzieje. Tutaj gwarantuję, że na fabrycznym bloku silnika milion się zrobi, chociaż na trasę, no to przyznam szczerze, byłoby to dosyć trudne, żeby gdzieś tam do Turka na plac jechać pod Berlin, więc no i piąteczka. To jest to, że to auto, nawet jak jest załadowane, jak nawet 500 kg jest włożone, ono będzie sobie średnio paliło około 10,5-11 litrów. Niczym nie różniąc się od nowej generacji gdzieś tam samochodów. Dobra, nie zachwalam już więcej tego samochodu. Auto jak auto, swoje lata ma, ale przyznam szczerze, klimat tego samochodu no też mnie gdzieś w jakiś sposób kręci i jara. Może Wy też macie jakieś wspomnienia z tego typu samochodami? Podzielcie się w komentarzach, a póki co wracam do bazy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!